jest szansa, że Pinio znajdzie jeszcze lwa. A w ogóle to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Pinio trzymał tego słonia u siebie w pokoju. Ja też nie! No teraz mamy bardziej zapatrzone są w Annę Chodakowską, a tatusiowie siedzą najczęściej w laptopach. Stąd ten pomysł mamy, która jest cały czas fit, bo absolutnie 9, może 8 na 10 mam stara się jakby utrzymywać w dobrej kondycji. Tatusiowie niestety nigdy nic nie wiedzą o własnym dziecku, siedzą cały czas w internecie, etc., etc. W związku z tym dokonaliśmy zmiany konwencji, zmieniając drobne słowa, weź książkę telefoniczną. No, kto z nas dzisiaj używa książki telefonicznej? Nie ma w ogóle czegoś takiego jak książka telefoniczna. Sprawdzamy wszyscy wszystko w internecie. O tempora, o mores. O, jest na dzień dobry, bonjour. Bo nie ma żadnego na A. Bonjour, mores, leczył mi tu. Na brzuchach bonjour, to się zna. Accepted and thank you, wysami. Mam dobre opinie i liczne. Lecz bądźmy dla Pinia łaskami. Nie będziemy go wydłużać chirurgicznie. Na jednej z pierwszych prób dyrektor zapytał mnie, ponieważ ja sam w sobie jestem niski, i zapytał mnie, czy ja miałem taką sytuację w szkole, tak jak taką, jaką przeżywa Pinio. Ja się głęboko zastanowiłem i okazało się, że ja jednak nie miałem takiej historii, bo byli niżsi ode mnie. Ale rzeczywiście mogła ta historia być i w gimnazjum, tak pamiętam, ten chłop, chyba kolega, który był jeszcze niższy, on miał z tym kłopot i wyżsi koledzy go rzeczywiście traktowali trochę gorzej. I wtedy chyba trzeba rzeczywiście, potrzeba jest taka odnalezienia kogoś, do kogo można się zwrócić, pogadać. To jest taka też potrzeba po prostu dziecka, tak? Że znajduje sobie zabawkę czy przyjaciela, do którego można powiedzieć wszystko. Ale słoń wielki spotyka w drugim akcie mrówkę, której to mrówce opowiada historię Pinia, że Pinio ma problem, bo jest najmniejszy. Na co mrówka mówi, ja jestem mała i się ruszam, a ty jesteś wielki i stoisz jak pomnik. Po prostu mu powiedz, żeby chwilę poczekał. I tak też historia ma miejsce.